Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z cyklu Kronika Polskiego Show Biznesu, a ten temat wybraliście i poprosiliście mnie o jego realizację Wy. Będę dzisiaj opowiadać o wokalistce zespołu 2 plus 1 Elżbiecie Dmoch, która jakiś czas temu zniknęła z show biznesu i wiele osób zastanawiało się, co u niej słychać. Dziś opowiem Wam o historii jej kariery oraz życia. Elżbieta Dmoch miała tak naprawdę wszystko. Była idolką bardzo wielu osób w Polsce, miała świetną karierę, a także miłość. Tak naprawdę jej uśmiech, charyzma, no i przede wszystkim wokal zjednywały jej każdego, kto stanął na jej drodze. Niestety zawirowania w życiu osobistym sprawiły, że zniknęła na wiele lat z powodu załamania nerwowego. Elżbieta Dmoch była bardzo utalentowaną osobą. Podbijała polską scenę muzyczną z zespołem 2 plus 1. Wylansowali oni takie utwory, które przez lata śpiewały kolejne pokolenia Polaków. Zapewne do dzisiaj byłaby niekwestionowaną gwiazdą, gdyby nie wybrała życia w samotności. Talent muzyczny przejawiała już od najmłodszych lat. Pierwsze kroki stawiała na scenie jako nastolatka. Początkowo występowała w rockowej formacji Nieznajomi, później przyszedł czas na grupę Warszawskie Kuranty, w której poznała Janusza Kruka. Jednak formacja nie przetrwała próby czasu i na rynku działała zaledwie 2 lata, od 68 do 70 roku. Zaś w 71 roku gwiazdorska para postanowiła powołać formację 2 plus 1. To okazało się strzałem w dziesiątkę. Formacja 2 plus 1 biła rekordy popularności. Występowali na wszystkich polskich festiwalach. W 1974 roku w Sopocie Elżbieta Dmoch została Miss Obiektywu. 2 lata później w Opolu powtórzyła ten sukces. Przeboje, które nuciła cała Polska, jak Chodź pomaluj mój świat czy Windą do nieba, sprawiały, że w latach 70. oraz na początku lat 80. formacja 2 plus 1 właściwie nie miała sobie równych. Prywatnie wokalistkę zespołu 2 plus 1 oraz lidera połączyło gorące uczucie zwieńczone ślubem w 1973 roku. Nie obyło się jednak bez skandalu, ponieważ lider 2 plus 1, Janusz Kruk, poznał 17-letnią Elżbietę Dmoch, gdy był już żonaty, miał również dziecko. I to właśnie dla Elżbiety zostawił swoją pierwszą żonę. Wydawali się wtedy idealną parą. Wielokrotnie mówiono o nich, że oprócz tego, że są idealni, są również bardzo piękni i tak naprawdę dużą uwagę poświęcano ich związkowi, który dodawał temu całemu zespołowi pikanterii. Niestety słowa piosenki Już mi niosą suknię z welonem, która paradoksalnie jest hitem wielu wesel, tak jakby ludzie czasem nie potrafili się wsłuchać w tekst, bo przecież jest to piosenka o smutnej miłości, była dla Elżbiety Dmoch niestety dość prorocza, ponieważ jak się później okazało, szczęście w miłości nie było jej pisane i para rozwiodła się, co odbiło na niej trwałe piętno i Elżbieta tak naprawdę nie do końca potrafiła się po tym rozstaniu pozbierać, tym bardziej, że mąż ponownie postanowił zostawić swoją żonę dla innej kobiety. Wiele osób dziwiło się temu rozstaniu, tym bardziej, że oprócz tego, że bardzo dobrze przekładało się to biznesowo na sprawy zespołu, to wiele osób mówiło, że są oni przykładem tego, że przeciwieństwa się przyciągają, ponieważ Elżbieta była bardzo poważnie podchodzącą do życia osobą, pracowitą, również ułożoną. Natomiast jej mąż to jej przeciwieństwo, król życia lubiący wieczną zabawę. Mówiło się o tym, że Kruk zdradzał swoją żonę z wieloma kobietami i nie do końca było wiadomo, czy ona zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Jedno było pewne, jeśli zdawała sobie sprawę, to ważniejsze dla niej było to, że to przy niej mąż tkwi cały czas, że są w związku. Jednak ostatecznie odszedł do innej. Para rozwiodła się w 1989 roku, ale wiele osób uważało, że Elżbieta czeka na to, żeby Janusz do niej wrócił i wierzy w to, że kiedy wyszaleje się, to jednak będą mogli ostatecznie być razem.
Niestety nic takiego nie miało mieć miejsca, ponieważ Janusz Kruk niedługo później zmarł. Mimo tego, że Janusz zostawił Elżbietę dla młodszej kobiety, z którą później wziął ślub, pozostawali oni w ciepłych relacjach, a nawet po kilku latach byli w stanie się przyjaźnić. Gdy w 1992 roku Janusz Kruk zmarł na zawał serca, artystka podjęła decyzję o zawieszeniu działalności zespołu, a także zawieszeniu swojej działalności artystycznej i wycofała się z życia publicznego. Szukałam więc informacji, co działo się z Elżbietą Dmoch przez te wszystkie lata. Artystka zaszyła się w swoim warszawskim domu i żyła głównie z oszczędności, a te, jak wiadomo, topniały z każdym rokiem i w końcu ich zabrakło. Dlatego musiała też zamienić swoje trzypokojowe mieszkanie na dom na odludziu. Ponoć warunki w tym domu były fatalne. Nigdy nie płaciła składek ZUS, nie przyjmowała pieniędzy zebranych przez przyjaciół. Mieszkała sama w M3, które później musiała opuścić z powodu zaległości czynszowych. W 2005 roku dziennikarze Uwagi z TVN chcieli dotrzeć do artystki. Właśnie wtedy dotarły do nas informacje o strasznych warunkach, w jakich ona mieszka. Ponoć ten dom, w którym mieszkała, w ogóle nie był ogrzewany. Artystka jednak w ogóle nie chciała rozmawiać z dziennikarzami, dlatego ten materiał nie powstał z jej udziałem. Jednak po emisji odcinka o tym, co się z nią dzieje, jej przyjaciele i inni artyści z dawnych lat przejęli się jej losem na tyle, że dopilnowali wszelkich formalności, by otrzymywała tantiemy za swoje wykonania. Sama artystka zaś opuściła ten fatalny dom i zapukała do warszawskiego mieszkania swojej mamy. Na szczęście Elżbieta mogła liczyć na pomoc swojej mamy, która załatwiała za córkę różne formalności i pomagała jej w bieżących sprawach. Niestety odeszła w 2006 roku, ale jeszcze przed śmiercią udało jej się przepisać na córkę mieszkanie. Odejście mamy było dla Elżbiety Dmoch kolejnym bardzo dużym ciosem i załamaniem. Na tyle dużym, że po śmierci mamy trafiła do szpitala psychiatrycznego z objawami załamania nerwowego. Według doniesień medialnych kilka razy również próbowała odebrać sobie życie. Jej znajomi próbowali jej pomóc, ale ponoć odcięła się totalnie od wszystkich osób z przeszłości, od swoich znajomych, nawet od osób, które współpracowały z nią przy zespole 2+1. Nasze kontakty urwały się, Elżbieta nie chce pomocy, odtrąca każdy życzliwy gest. Dobrze, że chociaż przyjmuje skromną emeryturę, jaką co miesiąc przynosi jej listonosz, oraz zaczęła pobierać pieniądze z tantiem. Wyjawił jakiś czas temu Cezary Ślęzak, członek grupy. Jesienią 1998 roku Cezary Ślęzak i Elżbieta Dmoch zdecydowali się na reaktywację 2+1. Zespół powrócił w nieco zmienionym składzie. Elżbieta Dmoch pojawiła się w programie Dozwolono dla 40 i udzieliła wywiadu. Powrót zespołu okazał się dużym sukcesem, a koncerty gromadziły wielu fanów. Niestety wkrótce Elżbieta Dmoch odwołała wszystkie plany i zespół ponownie zawiesił działalność. Jak przeczytałam w jednym z artykułów Super Expressu, więc nie wiem, czy mogę wierzyć tym informacjom, ale są to najnowsze informacje, jakie udało mi się znaleźć, więc wam je przytoczę. Jest widywana w jednym z osiedlowych sklepów i osoby, które były informatorem tabloidu w tej sprawie, mówią, że wyglądała na osobę w dobrej formie, ładnie ubraną i nawet uśmiechniętą, więc miejmy nadzieję, że Elżbieta Dmoch czuje się dużo lepiej. Mówi się, że jedyną osobą, z którą utrzymuje stały kontakt, jest jej siostra Teresa. W kolejnym artykule znowuż przeczytałam, że tak naprawdę najbardziej lubi spędzać czas w swoim mieszkaniu, wpatrzona w zdjęcie miłości swojego życia. Oprócz tego nadal nosi czarne ubrania, jakby nigdy nie wyszła z żałoby. Wydaje mi się, że jeżeli taki wybrała sposób na życie, to jest to oczywiście jej wybór i nic nam do tego. Ja tylko żałuję, że przez tyle lat nie mogliśmy jej oglądać na różnego rodzaju scenach, no i przede wszystkim słuchać jej wspaniałego głosu. I mam jednak jeszcze wielką nadzieję, że być może uda się kiedyś zrobić jakiś fajny koncert z okazji rocznicy zespołu 2+1 i że jeszcze będziemy mogli usłyszeć te wspaniałe piosenki w oryginalnym wykonaniu. Ja serdecznie wam dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że ten odcinek
przybliżył Wam trochę postać Elżbiety Dmoch i że dowiedzieliście się co u niej. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście czekam na Wasze komentarze i łapki w górę, a tymczasem dziękuję Wam, że byliście ze mną do samego końca. No i jestem ciekawa, o jakich innych sprawach chcielibyście jeszcze ode mnie usłyszeć, od tego jestem, także serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was też do zapoznania się z Patronite'em, który zostawiam w opisie tego filmu. Wiem, że funkcjonował już jakiś czas, ale teraz trochę go poprawiłam. Będziecie mogli dzięki niemu dołączyć do zamkniętej grupy na Facebooku, w której będziecie mogli proponować mi tematy i oczywiście będziemy tam mieć dużo większy kontakt niż tutaj, dlatego serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tą opcją. I ja Wam serdecznie jeszcze raz za dzisiaj dziękuję, a my widzimy się już niebawem. Mam nadzieję, że z kolejnym ciekawym tematem będę mogła do Was przyjść. Pa, pa!